Witam Was serdecznie na kanale Klasyka TV. Dzisiaj kolejny haul zakupowy z second handu. Taki film już powstał na tym kanale, a ostatnio byłam na zakupach, więc stwierdziłam, że pokażę Wam najnowsze łowy i mam nadzieję, że Wam się spodobają, zainspirują i zachęcą do tego, aby się wybrać do takiego sklepu i jednak znaleźć jakieś duże pokłady cierpliwości, żeby coś tam znaleźć w tych sklepach, bo naprawdę można znaleźć świetne rzeczy. I dzięki temu oszczędzamy dwa. Jesteśmy wyjątkowi, mamy wyjątkowy styl. Na pewno na żadnej imprezie nasza stylizacja się nie powtórzy. Na przykład sukienkowa wpadka, wiecie, to się często jednak zdarza. No i trzy, przyczyniamy się troszkę do polepszenia naszej ziemi. Ratujemy ją trochę, ponieważ wykorzystujemy ponownie już stworzone rzeczy przez kogoś, a nie kupujemy nowych, nie wyrzucamy starych. Więc dajmy drugie życie swoim stylizacjom. A dzisiaj pokażę Wam kilka moich łowów. Mam nadzieję, że Wam się spodobają, bo ja uważam, że naprawdę udało mi się wyłowić skarby. Pierwszy skarb to ta sukienka, która wręcz była gwiazdą ostatniego filmu o makijażu do czarno-białego filmu, bo w niej właśnie wystąpiłam i byliście nią zachwyceni, pytaliście skąd ona jest. No i właśnie, to jest skarb z second handu. Tak, i uwaga, za 13 zł! Sama byłam w szoku, że udało mi się coś takiego znaleźć. Szukałam sukienkę właśnie pod ten film i znalazłam. Znalazłam taką, że wiem, że będzie bardzo długo wisieć w mojej szafie i będę z niej korzystać wiele, wiele razy, bo zobaczcie, ona nie jest aż taka retro. Jest dopasowana. Tutaj mam taki stołeczek, pufek, żeby Wam pokazać, jak wygląda. O, proszę bardzo, tutaj mamy rozcięcie. Ja się w niej czuję jak Marilyn Monroe, jak po prostu milion dolarów, naprawdę dobrze się w niej czuję. Wygląda na taką bardzo wąską i może dlatego jeszcze na wieszaku została, bo dopiero nabiera kształtów na ciele, kiedy się w nią wciśniemy. Jest naprawdę piękna, bardzo dobrze wykonana, no i właśnie była jeszcze wyprzedaż w Ciucholandzie, minus 50% na wszystko to, co już tam było, więc 13 zł, słuchajcie, sukienka za 13 zł. Następna stylizacja. Następna sukienka. Wiem, że jest bardzo letnia, a idzie już jesień. Ja Wam taką sukienkę pokazuję, ale już ją mam jakiś czas. Też zakupiłam ją w second handzie za 16 zł. Też była wyprzedaż. Ja zazwyczaj idę tutaj w Warszawie raczej do miejsc, gdzie są jakieś wyprzedaże, bo second handy tutaj potrafią być drogie i wtedy za taką sukienkę zapłaciłabym nawet parę dziesiąt złotych. No to już nie ma za dużej oszczędności, a lubię się chwalić tym, że mam jakiś bardzo fajny skarb na sobie za bardzo niewielkie pieniądze. 16 zł, sukienka z mango, która jest lniana. Ja tutaj już nie mam biustonosza na sobie, więc to było wybawienie, kiedy były te ekstremalne upały. Właśnie ta sukienka, bo wydaje mi się, że wygląda naprawdę z klasą, ładnie. Ja sobie jeszcze ją tutaj związałam. Podejdę bliżej. W ten sposób, bo można oczywiście też z przodu związać. Jest prześliczna, tutaj ma guziki, niczego nie brakuje. Czuję się w niej świetnie. No i genialna cena za nią, po prostu genialna. Tutaj bardziej Wam zaprezentuję pomysł na stylizację. To dorwałam z myślą o tym, że ten film z makijażem do czarno-białego filmu będzie w klimacie lat 20. No jeżeli oglądaliście ten film, jeżeli nie, to Was zachęcam serdecznie do tego. Linka znajdziecie w opisie pod spodem. Ale to miejsce, w którym kręciliśmy, było bardzo w stylu Gatsby'ego, więc stwierdziłam, może w takim klimacie właśnie nakręcimy, więc kupiłam coś takiego, słuchajcie, i to jest jeszcze nieprzerobione przeze mnie. Jest to taka tunika i teraz Wam pokażę coś, czego może nie powinnam pokazywać. Zobaczcie, tutaj jest rozcięcie, więc jest to raczej tunika, dlatego nikt jej nie kupił. Natomiast to jest 100% jedwab, czysty jedwab. I wszystko tutaj jest wyszywane, więc wystarczy tutaj zszyć te boki. Postaram się to zrobić ładnie, więc ja to wszystko poszywam. Nie chcę Wam teraz tutaj pokazywać. I może być taka puszczona sukienka, albo założyć jakiś pasek. I też mamy ładną kreację. I to dorwałam za już paręnaście złotych. A jest dosyć ciężka, bo tutaj wszystko jest wyszyte.
O, tutaj podniosę. Wszystko jest pięknie wyszyte i cekiny też są przyszyte, a nie przyklejone, więc można znaleźć dobrej jakości jedwab z koralikami przyszytymi po prostu do tego materiału i mieć coś solidnego, taka koktajlowa, właśnie wieczorowa sukienka za paręnaście złotych. Też się da pokombinować, coś przerobić. A jeżeli wybieracie się na przykład na Sylwestra czy karnawałową imprezę w stylu właśnie Gatsby'ego, no to wiecie, gdzie szukać. Nie musicie zamawiać jakiejś super kreacji. Jeżeli wiecie, że nie wykorzystacie tego ponownie, poszukajcie w second handach. Kolejna zdobycz do małej przeróbki. Jest to taki top z River Island. Tylko tutaj trzeba bardzo delikatnie złapać koronkę, która się rozerwała. Prawdopodobnie dlatego jeszcze nikt jej nie kupił. Założyłam do pierwszej lepszej czarnej spódnicy, również second handu, ale mam już ją wiele, wiele lat. Pomyślałam, że świetnie by się taki top sprawdzał do takiej spódnicy z bardzo wysokim stanem, dopasowanej, też właśnie w takim retro stylu. No i właśnie taka góra, która jest bardzo elegancka, ewentualnie do jakichś nagrań, do moich filmów. Taka góra też się ładnie sprawdzi. No a koszt 6 zł, więc stwierdziłam, że okej, to sobie tutaj przyszyję, złapię czarną nitką. No i mam fajny topik za 6 zł z River Island. A propos spódnic z wysokim stanem, to jest znalezisko moich przyjaciół, jak byliśmy razem na zakupach właśnie w second handzie. No i ona już jest po przeróbkach moich własnoręcznych, nie jest idealnie, ale jest ok, ponieważ tu było wszystko dobrze, a tutaj było za szeroko, więc sobie tutaj zwężyłam. No i zobaczcie, paręnaście złotych, pozwólcie, że wejdę sobie na półkę, to nie będzie takie łatwe. O, jestem. Zobaczcie, to jest styl pin-up. Tak wygląda z tyłu, nie chcę się zabić. O, świetna spódnica. Do stylizacji, do jakiegoś właśnie, do bluzeczki. No nie takiej, nie w tym stylu, ale też takiej króciutkiej. Wtedy wszystko pięknie widać. I jak wam się podoba? No, jestem zachwycona. Totalnie moje klimaty. Cały czas było elegancko, to teraz tak na co dzień, na luzie i bardzo przyjemnie. Dla mnie materiał zawsze jest ważny, w sumie najważniejszy w ubiorze, muszę się w tym dobrze czuć i materiał musi być dobrej jakości. Nawet kupując w sklepie firmowym, jeżeli jest coś z poliestru, takiego taniego poliestru, potrafi to kosztować tyle, no ja tego nie założę, nawet gdyby to było piękne. Nie chcę, po prostu wolę kupić jakąś bawełnę, wiskozę, jedwab, materiał po prostu, w którym moja skóra będzie się dobrze czuć. Przez to też, że mam zapalenie mieszków włosowych, nadmierne rogowacenie, więc moja skóra jest bardzo wrażliwa na materiał, który noszę. A te rzeczy, które tutaj udało mi się dorwać, słuchajcie, są tak kochane, że ja bym się sama tuliła do siebie najchętniej. I to jest sweterek w fajnym kolorze, takim bardzo żywym. On jest dosyć duży, bo ja chciałam taki duży. Stwierdziłam, że on jest właśnie taki oversize. Wygląda świetnie. Z przodu bardzo zwyczajnie, ale spójrzcie na tył. Ma guziczki, przez co też dodaje takiej elegancji. Nawet jeansom po prostu, czy jakiejś innej stylizacji. Więc no, wiskoza 100%. Nie wiem z jakiej firmy niestety, ale w Cicholandzie to nie jest aż tak istotne. Ale no sweterek super. Nie pamiętam dokładnie ile, chyba też z 12-13 zł zapłaciłam za sweterek, który jest tak milusi. I te spodnie. Spodnie, które nie wyglądają na pierwszy rzut oka. Rzadko w takich chodzę, ale jak je założyłam, to stwierdziłam, że są lepsze niż dresy. Marks & Spencer. Nowe, z metką. Jeszcze musiałam rozpruwać tutaj kieszenie, bo były zaszyte i są one eleganckie, spójrzcie, ale czuję się jak w dresie w nich. Materiał jest niesamowity, taki lecący, przyjemnie otulający skórę. Lekko są szerokie na dole, więc świetnie wyglądają do butów też sportowych. No i właśnie można założyć do nich sweterek w ten sposób i po prostu gdzieś ruszyć na miasto. Naprawdę czuję się ekstremalnie w nich, wygodnie. Koszt jakieś 16 zł. Świetnej jakości są te spodnie. No i nowe, słuchajcie. Niewyużywane, a nowe. Ktoś kupuje i wyrzuca, nigdy w tym nie chodząc. No i właśnie, dobrze, że trafiły w moje ręce, bo ja się w nich nachodzę na pewno.
No i ostatnia bluzka za 4 zł. I to już jest totalna taka na luzie, ale materiał jest przegenialny. Aha, to też jest wiskoza. 100% wiskoza. Mogę Wam pokazać nawet na tych metkach. Nie wiem, czy tutaj ostrość złapie. 100% wiskoza. I to taki jest świetny materiał. Też lejący się, nie wymagający prasowania, żeby szybko włożyć w dżinsy, w spodnie i gdzieś wyjść. Jest po prostu mega, mega wygodna. Więc pokazuję Wam to, żeby nie było, że tylko tutaj są retro rzeczy bardzo eleganckie na tym kanale. Takie rzeczy też możecie znaleźć świetnej, świetnej jakości za śmieszne pieniądze, naprawdę. Bo w tych wszystkich rzeczach ja się naprawdę nachodzę. Niektóre są na potrzeby filmu. Sukienka czerwona na 100% gdzieś jeszcze w niej pójdę, słuchajcie. Ona naprawdę wygląda dobrze. Więc na pewno jeszcze będzie wykorzystywana nie raz, nie dwa. W sukience wakacyjnej już się nachodziłam. Co upał, to po prostu w niej wychodziłam, bo no, czułam, że mam na sobie niewiele, że wygląda to dobrze, skromnie, dalej pięknie. No i to jest len, więc bardzo przyjemnie skóra reaguje na taki materiał w upały. Więc już się nachodziłam, a na pewno ze mną zostanie jeszcze na co najmniej rok, dwa. Dam jej drugie życie i życzę Wam takich świetnych zakupów. Dajcie znać, jeżeli coś udało Wam się ostatnio fajnego dorwać, jeżeli byliście na takich łowach, w komentarzach poniżej. Cieszmy się z tego, bo to są naprawdę fajne chwile, kiedy jest coś tak fajnego i idziemy gdzieś na imprezę. Ja na planie nagraniowym wszyscy pytali: wow, skąd jest ta sukienka, ale musiałaś dużo za nią dać. Ja mówię: tak, 13 zł, więc tak to właśnie wygląda. Czuję tą dumę, że udało mi się zaoszczędzić, a wyglądać dobrze. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie znać, czy chcecie więcej lub częściej takie filmy, bo może udałoby mi się je wrzucać tak jeszcze w tygodniu, pomiędzy takie makijażowe, mocniejsze tematy, czy cięższe tematy troszkę, jakieś ciekawostki historyczne. No i właśnie takie luźne filmy jeszcze w tygodniu, jeżeli dam radę fizycznie to po prostu zrobić, nakręcić i zmontować. Jestem ciekawa Waszej opinii, więc tam zapraszam. No i do subskrypcji oczywiście, do obserwowania i na dwa profile instagramowe, bo tam się sporo dzieje. To wszystko znajdziecie w opisie pod spodem. Więc schodzimy tam na dół, klikamy łapkę w górę i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!